Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Cześć! Minęła godzina 18.15, tym samym nadszedł czas, żeby rozpocząć kolejny odcinek Westerplatte Młodych, a poprowadzą go dla was Marysia Pilińska oraz Aleksander Chutkowski. Dokładnie. Marysia, czy byłaś ostatnio w kościele? No, była środa popielcowa. Dokładnie. I to właśnie środa popielcowa po części z tematem dzisiejszego odcinka, ponieważ to właśnie wtedy rozpoczyna się czas Wielkiego Postu, trwającego 40 dni i 40 nocy. Post i jałmużna są dwoma skrzydłami modlitwy, tak powiedział Benedykt XVI. No właśnie, i to post, jałmużna oraz modlitwa będą tematem dzisiejszego odcinka, a gościć będziemy członków z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jednak zanim ich przedstawimy i zanim ich poznacie, zajrzymy do Marty na Facebooka, która przedstawi wam dzisiejsze pytanie. Cześć, witajcie drodzy nasi obserwatorzy Facebookowi. Tak jak wspomnieli nasi prowadzący, w środę zaczął się Wielki Post, dlatego w dzisiejszym programie Westerplatte Młodych zapytamy was właśnie o Wielki Post. A pytanie brzmi, czym jest dla ciebie modlitwa, post i jałmużna? Czekam na wasze komentarze, a te najbardziej kreatywne oczywiście przeczytam. Możecie również wysyłać do nas SMS na numer, który będzie wyświetlał się u dołu ekranu. I pewnie chcielibyście już poznać naszych gości, ale na to jeszcze nie czas, ponieważ wcześniej obejrzymy sobie nasz cotygodniowy felieton. Zapraszamy. Adam Mickiewicz w wydanych w roku 1822 balladach i romansach zawarł piękny i pouczający utwór pod tytułem Powrót taty. Opowiada on o dzieciach wysłanych przez matkę pod przydrożną kapliczkę, aby się modliły za ojca, który był kupcem i wiele dni nie wracał do domu. I oto dzieci całują ziemię, potem ojcze nasz i zdrowaś i wierze, dziesięcioro i koronki, a kiedy całe zmówili pacierze, wyjmą książeczkę z kieszonki i litanie do Najświętszej Matki starszy brat śpiewa, a z bratem Najświętsza Matko przyśpiewują dziadki, zmiłuj się nad tatem. W tej samej chwili na pagórku pojawia się wóz starego ojca, ale jeszcze nie zdążył się nacieszyć dziećmi, jak z lasu wypada zgraja 12 zbójów, którzy rzucają się na nich z kijami, aby rozkraść dobytek. Wołający o litość ojciec już ma śmierć w oczach, traci wszelką nadzieję na uratowanie życia, gdy wtem niespodzianie pojawia się herszt bandy i rozgania kamratów. Oto co rzecze dobrotliwy zbój. Patrzę między chrusty, modlą się dziadki do Boga. Słucham, z początku porwał mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony. Buława upadła z ręki. Ach, i ja mam żonę i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę. Ale wy, dziadki, na ten pagórek biegajcie sobie i za moją duszę zmówcie też czasem paciorek. Ta romantyczna ballada w tradycyjnej i ludowej formie uzmysławia fakt ogromnej siły modlitwy. Modlitwy, która wypowiedziana ustami maleńkich dzieci kruszy serce złoczyńcy. Mówi też o pięknej tradycji przydrożnych kapliczek i wierze prostych ludzi i o polskich matkach przekazujących wiarę potomstwu, ale nade wszystko o modlitwie, która potrafi skruszyć serce złoczyńcy. Zobaczyliśmy felieton, który trochę wprowadził nas w temat dzisiejszego odcinka, a z nami są goście z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji Drohiczyńskiej. Dokładnie, czyli Mateusz Stefaniuk oraz Zuzia Walczuk. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie. Mateusz, powiedzcie nam coś o sobie. Ja osobiście pracuję na co dzień w biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji Drohiczyńskiej. Na co dzień też jestem prezesem diecezjalnym tego stowarzyszenia. Nie studiuję już, ale pracuję. Super, Zuzia. Ja należę do oddziału KSM-u w Bielsku Podlaskim i jestem licealistką. Uczę się na profilu biochemicznym w Bielsku Podlaskim. To bardzo ciekawe. Na pewno się przyda dzisiaj podczas takiego jednego pytania, ale to zostawimy na później, na następną strefę. Słuchajcie. Już wiecie, jaki jest temat dzisiejszego odcinka, post, modlitwa i jałmużna. Ja mam takie pytanie wprowadzające, Mateusz. Dlaczego akurat w Wielkim Poście to wszystko tak się łączy? Dlaczego post, modlitwa i jałmużna?
Wydaje mi się, że to jest właśnie dobry czas na to, żeby człowiek się zatrzymał na chwilkę, zastanowił się i te trzy skrzydła, tak jak sam powiedziałeś, właśnie te dwa skrzydła tak naprawdę, które są modlitwa, post i jałmużna, mają nam dać to na celu, żeby ułatwić te zadanie, abyśmy mogli się zatrzymać i pomyśleć swoim życiem, czy wszystko jest okej, czy na pewno wszystko dobrze robimy, a może jednak nie i co zmienić, żeby było okej. No właśnie, Zuzia, ale teraz mam pytanie do ciebie, bo mówimy o czasie Wielkiego Postu. Jednak czym tak naprawdę jest post? Bo widzisz, wielu osobom on się kojarzy tak naprawdę tylko z tym, że oszczędzamy sobie, czegoś nie robimy, czegoś nie jemy. Na przykład wiele osób teraz pości na przykład od słodyczy, prawda, czy od mięsa. Natomiast spotkałem się też właśnie z opinią, tak jak rozmawialiśmy sobie z Marysią przed programem, że post to jest też czas, kiedy dajemy, kiedy wyrzekamy się czegoś, ale dla kogoś, prawda? Możemy na przykład coś komuś ofiarować, zamiast sami przyjąć. Gdybyś na przykład mogła powiedzieć, czym jest post dla ciebie? Post dla mnie to jest w sumie taka jakby forma przygotowania się na nadejście czegoś, że nie tylko ograniczam sobie coś, ale mogę na przykład jeszcze zrezygnować z takich rzeczy mniej potrzebnych na... To jakby dla rzeczy tych bardziej ważnych, typu, że odstawiam internet i rzeczy tego typu na rzecz rodziny, modlitwy i... No. A macie jakieś postanowienia wielkopostne, Mateusz? Tak, ja mam. Przyznam się szczerze, postanowienie noworoczne legło w gruzach już w pierwszym tygodniu stycznia, a więc jest taka druga okazja. Właśnie Wielki Post jest też taką okazją do naprawienia tych postanowień noworocznych. Osobiście postanowiłem, że w czasie przez te 40 dni Wielkiego Postu, po pierwsze, zacznę chodzić regularnie na siłownię. Wiem, teraz jest to trochę utrudnione, ale trzeba sobie radzić, trzeba kombinować. Czekaj. Czy to jest post? Przepraszam bardzo, czy to jest właśnie bardziej takie inwestowanie w siebie? Stawianie przede wszystkim sobie też wymagań, tak? Jeśli mi się czegoś nie chciało zrobić, a to jest dla mnie teraz jakieś zadanie, coś, czego nie mogę przemóc, to Wielki Post jest też dobrą okazją do tego, żeby właśnie stawiać sobie wyzwania, których nie jestem w stanie pokonać. I właśnie Wielki Post mi to przynajmniej ułatwia. A drugim takim wyzwaniem, z którym chcę się zmierzyć, to jest też odmówienie sobie jedzenia mięsa. Może jeszcze nie przez tak 40 dni, ale już przez 3 tygodnie w trakcie 7 dni chciałbym właśnie nie jeść mięsa, ponieważ bardzo lubię mięso. No właśnie, i tutaj muszę przyznać, że nasunęło mi się takie pewne pytanie, ponieważ teraz wiele osób decyduje się na bycie weganem bądź wegetarianinem. I ja bym z tym zestawił post, no bo w momencie, kiedy powiemy komuś, że pościmy, to czasami ludzie mogą na nas spojrzeć tak krzywo, że tak, to jest takie średniowiecze, może coś takiego już niemodnego. Natomiast wegetarianizm znowu staje się tak naprawdę z chwili na chwilę coraz bardziej popularny. Jak uważasz, dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że to jest po prostu moda i wystarczy, że ktoś to zapoczątkował, ktoś później to podłapał. Tylko jeśli ktoś to robi, bo jest fajnie, no to jest trochę słabe, bo to jest czasowe, to jest jakby trochę też może puste, bo nie niesie nic za sobą. To jest takie skupienie się na sobie. Natomiast jeśli chodzi o moje postanowienie, to wiem, że ten czas, który mógłbym na przykład poświęcić na przygotowanie tego posiłku czy wyrzeczenie się tego niejedzenia mięsa, mogę przeznaczyć na coś całkowicie innego, czyli na więcej, większe skupienie na modlitwę, czy na przykład na dłuższe rozważenie Słowa Bożego, a nawet na posprzątanie pokoju, czy rozmowę z rodzicami, czy z bliskimi. Także to chodzi raczej o intencjonalność tego czynu, który chcemy sobie podjąć, a nie o sam jakby fakt tego czynu. Mm-hmm. A ty, Zuzia, powiedz mi, czy ty masz jakieś postanowienie wielkopostne? Ja na pewno postanowiłam przyłożyć się bardziej do nauki, bo ostatnio to zaniedbałam i też mam ograniczenia takie zdrowotne, że postanowiłam, że będę więcej ćwiczyć, odstawię słodycze i... No. Czyli też tak zdrowo podchodzicie do tematu. No dobrze. Myślę tylko do tego właśnie, dlaczego tak zdrowo. To też może taka trochę cecha KSM-owiczów, ponieważ każdy KSM-owicz w swoim życiu już po zaprzysiężeniu kieruje się też 10 zasadami KSM-owicza. I tam jedna z nich mówi o tym, żeby właśnie dbać o swój rozwój fizyczny. Więc to też, jeśli czasami nam się nie daje tego robić w przeciągu roku, to Wielki Post jest, czy czas Adwentu też jest czasem takim właśnie na nadrobienie może tych zaległości. I wydaje mi się, że to też jest dobra okazja, żeby te 10 zasad KSM-owicza w Wielkim Poście też wprowadzać. No w końcu w zdrowym ciele, zdrowy duch. Tutaj na chwilkę stawiamy kropeczkę. I co teraz? Teraz obejrzymy sondę. Zapraszamy. W tym roku nasz Wielki Post faktycznie wygląda trochę inaczej, ale nie można zapominać, że wciąż jest wiele super inicjatyw, w których można brać udział i które mogą nam
pomóc nawet online, ale przeżyć lepiej ten czas. W czasie pandemii post możemy przeżyć na przykład poprzez wyrzeczenie się kilku rzeczy, zrobienie sobie własnego postu, typu takiego, które będzie dla nas bardzo osobiste, które nas dotknie. Przez to wyrażamy też swoją miłość do Pana Jezusa, bo jeżeli wytrwamy w tym właśnie postanowieniu, właśnie to słowo czekałem, postanowienie, to wtedy osiągniemy coś bardziej większego dla nas samych i pokażemy, że zależy nam na Panu Bogu i na naszej relacji z Panem Bogiem. W czasie pandemii przygotowanie się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest bardzo utrudnione. Jednakże dobrym sposobem, aby przygotować się do tych świąt, jest oglądanie czy odsłuchanie rekolekcji online. Dla mnie osobiście modlitwa to jest taka przestrzeń, można to nazwać rozmową, można też nazwać to takim opowiadaniem Bogu i też nasłuchiwaniem. Post jest dla mnie takim postanowieniem, że coś sobie odejmuję, że z czegoś rezygnuję dla większego dobra. Jałmużna to jest dla mnie poświęcanie. Mogą to być pieniądze, może to być czas, żeby też poddać coś od siebie więcej w tym czasie, żeby uczyć się takiej miłości ofiarnej. Modlitwa to dla mnie osobista relacja z Panem Bogiem, z moim ukochanym tatusiem, do którego mogę przyjść, gdy jest źle, któremu mogę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, o tym, co mnie trapi, o moich problemach, który nigdy mnie nie zawiedzie i który zawsze jest przy mnie. Jałmużna jest to czas. Czas, który mogę ja dać, ofiarować drugiej osobie. Przez rozmowę, przez pomoc, przez bycie z drugim człowiekiem. Post to dla mnie małe wyrzeczenia, które mogę ofiarować Panu Bogu, a przez które staję się lepszym człowiekiem. Modlitwa jest dla mnie rozmową z Panem Bogiem. Bardzo często modląc się zapominamy, że rozmawiamy z Nim. Jałmużna to pewnego rodzaju oddanie się drugiej osobie. Przekazanie, ofiarowanie, tak? Darów, datków osobom biednym, potrzebującym, ale w ten sposób też zabieramy część siebie, dając coś komuś innemu. Dlatego to jest też pewnego rodzaju trudność. Post jest pewnego rodzaju też taką trudnością, gdyż brakuje nam pewnych rzeczy, pewnych udogodnień tego całego świata, który nas otacza. Gdy już na przykład postanawiamy, że nie będziemy jeść słodyczy, a kochamy słodycze, ja kocham słodycze i postanawiam, że nie będę ich jadł, to jest na pewno trudne wytrwać przez 40 dni. I wracamy po krótkiej przerwie. Tak, a są z nami kolejni goście. Jest Natalia Zielińska, cześć. Cześć, witam. I Joanna Lewandowska. Hejka. No właśnie, dziewczyny, nie wiem, czy oglądałyście, ale w poprzedniej strefie rozmawialiśmy o poście i o tym, jakie postanowienia mają wasi znajomi. Natomiast mam do was takie pytanie, jak dobrze dobrać do siebie postanowienie wielkopostne? Jak dobrze dawać postanowienie wielkopostne? Trzeba najpierw zastanowić się nad tym, co lubimy, co sprawia nam przyjemność i czego moglibyśmy się wyrzec na ten okres czasu. To co mamy się wyrzekać, powiedz mi, Natalia? Czasem dla własnego zdrowia. Tak jak na przykład niejedzenie słodyczy, czy wcześniej wspomniana siłownia. Czasem jako forma po prostu pokuty. A Zuzia, przepraszam, Joasia, co ty o tym myślisz? Ja uważam, że powinniśmy wybierać takie postanowienia, które będą nas kształtować. Jeżeli na przykład używamy bardzo dużo social mediów, czy oglądamy bardzo dużo serialu, to może w tym czasie warto poświęcić czas dla rodziny, dla rodzeństwa, może przeczytać jakąś dobrą książkę. Tak, żeby jakoś po prostu się zmienić, prawda, w tym czasie, żeby tak, to dokładnie. Jakoś dobrze na nas wpłynęło, to prawda. I żeby stać się jeszcze lepszym człowiekiem, a przynajmniej te 40 dni, bo jak wiadomo, jeżeli już coś się w nas tak zakorzeni, to być może zostanie już na stałe i będziemy lepsi niż ten, to właśnie środę popielcową, o której wspomnieliśmy na samym początku odcinka. No właśnie, dziewczyny, ale jak wiadomo, post, ogólnie wielki post, to jest nie tylko czas postu, ale także modlitwy na przykład. I czym dla was jest modlitwa? Natalia.
Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. Jest taką naszą rozmową, w której możemy być totalnie szczerzy, w której możemy powiedzieć to, czego czasem na głos drugiemu człowiekowi nie jesteśmy w stanie powiedzieć. A to Joasia, jak myślisz? Z czym dla ciebie jest modlitwa? Dla mnie modlitwa jest bardzo taką osobistą rzeczą, sprawą. Bardzo mogę wtedy być sobą i wiem, że nie muszę nikogo udawać. Mogę wtedy modlić się w różne sposoby. Modlić się słowem, czy modlić się pieśnią, czyli robić to, co lubię na chwałę Boga. Właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo zaraz miałam zapytać, jak wy się modlicie. No to pięknie. A Natalia, jak ty się modlisz? Jaka jest twoja forma modlitwy? Taka ulubiona. Bardzo lubię, i to ciekawostka od niedawna, taką modlitwę w ciszy, w samotności, gdzie to jest czas tylko dla mnie i dla Boga. Taką formę. To jest takie ładne, że każdy ma taką swoją właśnie formę modlitwy. Tak jak tu Joasia powiedziała, właśnie śpiew, ty mówisz samotność. Też tak ostatnio o tym rozmawialiśmy. Ja też bardzo lubię śpiewać. I właśnie taki śpiew dla Pana Boga to jest coś pięknego. No właśnie, ale nieważna jest sama forma, ale także czasami powód. Bo nie wiem, czy zauważyłyście, ale tak jak właśnie też przed programem rozmawialiśmy sobie z Marysią, doszliśmy do wniosku, że ludzie zazwyczaj modlą się w momencie, kiedy czegoś potrzebują. Nawet się mówi, jak trwoga, to do Boga. Natomiast w momencie, kiedy coś im wychodzi, na przykład wymodlą, żeby, nie wiem, zdać sesję, bądź jakiś ważny test, to nie pomodlą się, żeby podziękować, prawda? Jak uważacie, dlaczego tak jest? Czemu ludzie właśnie pamiętają o Bogu i właśnie o naszym Stwórcy i o tym wszystkim, co nas czeka gdzieś w przyszłości według naszej wiary, dopiero w momencie, kiedy czegoś potrzebują, a nie wtedy, kiedy im się już właśnie uda? Joasia. Ponieważ wtedy sobie przypominamy, że tak naprawdę sami nic nie damy rady zrobić, bo jeżeli wszystko się układa, to myślimy, że to jest takie ludzkie, że wszystko wychodzi, a w takich momentach kryzysu zwracamy się właśnie do Boga, ponieważ wiemy, że sami jako ludzie nie damy rady nic zrobić. A tak między nami, to wy tak czasami staracie się podziękować Bogu za to, że to na przykład udało się coś wymodlić? Tak, ja bardzo często... Bardzo często mam takie sytuacje, że gdzieś tam przez na przykład jakiś okres czasu nie jestem w stanie wygenerować tego czasu, co jest tylko moją winą. I faktycznie, kiedy coś zaczyna nie iść, powiedzmy, po mojej myśli, no to wtedy sobie przypominam, że gdzieś tam jest ten Pan Bóg, który nade mną czuwa, no to może się odezwę. Tak jak na przykład w mojej szkole podstawowej była taka fajna tradycja, że rozpoczęcie roku i zakończenie zawsze rozpoczynało się mszą świętą, żeby poprosić o dobre oceny, o jakby lekkie przejście tego roku i na koniec na podziękowanie, że udało się, że wchodzimy w ten czas wakacji. To piękne, że właśnie nawet w szkole potrafili właśnie jakoś tak was zakorzenić, bo to jest szkoła, prawda, też żeby nas uczyć. Słuchajcie dziewczyny, tutaj stawiamy przecinek, w następnej strefie wracamy do Mateusza i Zuzi, a teraz... Przejdziemy do Facebooka, do Marty tak. I zapraszamy, poznajcie nasze pytanie. Tak, komentarzy już trochę przybywa, ale mimo to wydaje mi się, że naszych widzów jest przed telewizorami trochę więcej, więc zachęcam do komentowania. Macie jeszcze mniej więcej 20 minut na to, żeby napisać, czym dla was jest post, modlitwa i jałmużna, bo Piotr napisał, że modlitwa jest to dla niego rozmowa z Bogiem, post to darowanie sobie przyjemności na rzecz drugiego człowieka, a jałmużna to przeznaczenie pieniędzy na cele charytatywne. Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej dla was życzę całego serca. My też ciebie pozdrawiamy, dziękujemy za te życzenia i także życzymy wszystkiego dobrego. A my bardzo dziękujemy za odpowiedzi i teraz, zanim przejdziemy do trzeciej strefy z naszymi gośćmi, wysłuchamy sobie teledysku. Jednocześnie w sumie to jak teledysk też go obejrzymy, ale nie tylko wysłuchamy. To jest utwór O mój Jezu w wykonaniu Konrada Sadlika. Sam naprawdę cały.
można lepiej żyć. Z wysoka wzeszło dla mnie słońce i jego blask osłonił mnie. Łagodny powiew z nieba. Tak, wszyscy ludzie uwierzyli, dali wyrwać się i wznieśli swoje ręce w górę. Z modlitwą, Jezu, kocham Cię. To był utwór O mój Jezu w wykonaniu Konrada Sadlika. Dokładnie, a my przenosimy się już do trzeciej części rozmów w naszej strefie, a są z nami ponownie Mateusz oraz Zuzia. Cześć, cześć. Słuchajcie, teraz będziemy rozmawiać o jałmużnie. Dokładnie. Mateusz, powiedz mi, tak, czym jest dla ciebie jałmużna? Wiesz co, dla mnie jałmużna to jest dawanie z siebie czegoś, ale nie tego, co jest mi niepotrzebne, ale dawanie cząstki siebie dla innej osoby, potrzebującej, która tego potrzebuje, która chce, żebym się też ją zainteresował. Czyli mówisz, że nie tylko pieniądze. No nie tylko pieniądze, też są uczynki, prawda? To same pieniążki jakby nie wszyscy... Mówi się, że pieniądze szczęście nie dają. I nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie załatwić pieniędzmi. Mhm. Czyli to tak jakby nie jest jedynie to właśnie, że dajemy komuś coś, czego i tak mamy dłużej, w sumie nie odczuwamy braku i kieruje nami tylko taka właśnie chęć podzielenia się, ale także pewne wyrzeczenie się z czegoś na rzecz tego po prostu, żeby ktoś był szczęśliwy, prawda? Tak, to też jest poświęcenie swojego czasu. Często bywa tak, że wokół siebie mamy osoby starsze, które czasami potrzebują chwili rozmowy. I według mnie też tą właśnie jałmużną będzie to, jeśli ja do takiej osoby poświęcę swój czas właśnie, żeby ona poczuła się lepiej, żeby poczuła się, że też ma po co żyć, ma dla kogo żyć, że ktoś się nią interesuje, że czuje się też taka dowartościowana, że ktoś ją odwiedził, tym bardziej w takim trudnym czasie. Niewielkie gesty też mogą być naszą jałmużną. A czy wy jako KSM organizujecie jakieś takie akcje właśnie dla osób potrzebujących? Czy to dzieci, czy starców?
czy po prostu ludzi, którzy potrzebują jakiejkolwiek właśnie pomocy, nie tylko finansowej, tak jak zresztą powiedziałeś, ale także jakichś takich dobrych uczynków, czyli na przykład teraz jest koronawirus i prawdopodobnie wiele starszych ludzi by się ucieszyło, gdyby ktoś im przyniósł na przykład zakupy do domu, bądź jakoś tak po prostu pomógł w takich zwykłych obowiązkach. Zuzia? Ostatnio nasz system z Bielska zorganizował taki kiermasz ciast i cel był charytatywny, bo zbieraliśmy na Filipka z Hajnówki, który bardzo potrzebuje tych pieniędzy. I no dosyć sporo nam udało się nazbierać i przekazaliśmy dużą kwotę. Fantastycznie, no właśnie. Ale tak jak jeżeli już mówimy o jałmużnie, to warto też wspomnieć o oszustach, których możemy spotkać. No bo wiadomo, no ludzie na przykład zbierają często pieniądze do puszek na ulicy, prawda? No i czasami są to prawdopodobnie osoby, które faktycznie zbierają jakieś datki na charytatywny cel, gdzie ta kwota naprawdę trafia do osoby potrzebującej, a czasami są to właśnie zwykli oszuści, którzy tak naprawdę bazują na takiej ludzkiej uczciwości, takiej... Tak, nawet nie osoby z puszkami, ale też mogą być osoby, które po prostu wyłudzają pieniądze, prawda? Żerują na naszej dobroci. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że spotkałam pana na dworcu kolejowym, który poprosił mnie o pieniądze, bo zgubił bilet. No i tak stwierdziłam, no dam, no przecież ja jakbym miała taką sytuację, no to byłabym strasznie zagubiona. No i po kilku miesiącach spotkałam tego samego pana, który do tego samego miejsca potrzebował pieniądze na bilet, bo zgubiła to do Berlina. Powiedzmy, że to będzie tylko złożyć w sumie, że ta osoba, więc już tak nie bazowała na tutaj takim współczuciu i dobrym sercu. Tak, więc Mateusz, powiedz nam, co zrobić, żeby się ustrzec jak przed takimi osobami. Właśnie tych ludzi, tych dobrych od tych złych ludzi, którzy zbierają te pieniądze, bądź jakieś datki, czy też no po prostu właśnie jałmużny temat naszego dzisiejszego odcinka. Jasne. Wydaje mi się, że to jest bardzo też trudna sytuacja, jak naprawdę zweryfikować takie osoby. Jeśli chodzi, tak z doświadczenia nawet wiem, że jeśli są to osoby jakieś, które zbierają do puszki, prawda, datki, to zazwyczaj mają identyfikatory. Te identyfikatory w jakiś sposób łatwo też zweryfikować. Jeśli kojarzymy jakąś organizację, one na pewno mają jakiś numer, mają zdjęcie. W mniejszych miejscowościach jest o tyle łatwiej, że dane osoby znamy, prawda, z lokalnej społeczności, więc możemy to też zweryfikować, czy one faktycznie mają pobudki takie, żeby działać w takich kierunkach. Jednak w innych sytuacjach to bardzo ciężka sytuacja do rozpoznania, czy ktoś nas nie oszukuje. Jednak wydaje mi się, że tak jak tutaj właśnie sama wspomniałaś, miałaś podobną sytuację na dworcu. Wydaje mi się, że robiłaś to z czystej chęci pomocy i twoja intencja dobrego uczynku, dobry gest liczył się bardziej. No niestety jakby dałaś się oszukać, no zostałaś oszukana, ale jakby nie możesz też ponosić za to odpowiedzialności. Ty chciałaś dobrze dla tej dobrej osoby, bo jej zaufałaś, uwierzyłaś jej. No dobrze, a w takiej sytuacji jak myślicie, czy może zamiast pieniędzy coś innego? Może właśnie jakąś taką dewizę sobie postawić, że nie daję pieniędzy. A co wy o tym myślicie, Zuzia? Czy ty na przykład dajesz pieniądze potrzebującym? Czy raczej, nie wiem, pójdziesz z nimi do sklepu i kupisz im coś do jedzenia? Właśnie prędzej to tak druga opcja. Jeżeli widzę, że wchodzi do mnie na przykład jakiś pan i mówi, że potrzebuje na przykład pieniędzy na chleb, na wodę, to ja po prostu pójdę z nim do sklepu i to mu kupię. Jak naprawdę tego potrzebował, to po prostu podziękuję i pójdzie dalej, a jak nie, no to nie będzie zadowolony. No dobra, a ja na przykład kiedyś, właściwie to było tak może z 2 lata temu, jak byłem troszkę młodszy, pomagałem siostrom zakonnym w takiej jakby jadłodajni dla ludzi nie tylko bezdomnych, ale także dla tych, którzy po prostu chcieliby zjeść ciepły posiłek, a nie mają na to warunków, funduszy i jakkolwiek, prawda? Co uważacie o takich innych właśnie formach? Jakie znacie formy takiej właśnie pomocy, czy też po prostu jałmużny, inne niż tylko dawanie pieniędzy, bądź kupywanie przypadkowym ludziom na ulicy jakieś właśnie jedzenia, czy jakichś środków do takich niezbędnych do życia? Ja osobiście jeszcze jak chodziłem, to też jak byłem młodszy kilka lat temu, no już kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, kiedy chodziłem jeszcze do liceum, w trakcie liceum chodziłem też nawet jako wolontariusz do szpitala i tam pomagałem w takich najprostszych rzeczach, nawet jak zmycie korytarza czy nakarmienie pacjentów. To akurat nie było tylko w okresie Wielkiego Postu, ale przez cały rok, więc wydaje mi się, że takie każde drobne uczynki miłosierdzia, które możemy zrobić od siebie, czyli ofiarowanie siebie dla drugiej osoby, to wszystko może w jakimś stopniu uzupełnić nam właśnie tą jałmużnę. A ty, Zuzia, masz jakieś takie, znasz miejsca, w których można by było pomóc innym osobom? Na przykład ja też jako wolontariuszka wiem, że nasz wolontariat jeździ do domów osób potrzebujących i pomaga im na przykład w takich typowo domowych czynnościach, jak sprzątanie czegoś, zmycie naczyń, zrobienie obiadu albo po prostu zrobienie zakupów dla takiej osoby.
Tak, warto właśnie pamiętać, że są na przykład jadłodajnie różne, czy Caritas, czy siostry zakonne. Opiekują się tymi osobami bezdomnymi, które właśnie mogą tam znaleźć jedzenie, schronienie, czystość. Taką ludzką pomoc, tak. Też, prawda? Po prostu zwykłe takie serce od człowieka dla człowieka, bez żadnych zobowiązań, czy też jakiejś, nie wiem, później potrzeby zapłaty za to. Dokładnie. Tak, po prostu. I właśnie to jest też takie trochę przesłanie naszego dzisiejszego odcinka, żeby pomagać nie tylko w trakcie tego Wielkiego Postu, tych 40 dni i nocy, ale także później. Po prostu być dobrym człowiekiem, dawać coś z siebie więcej i czerpać z tego radość, prawda? Czerpać radość przede wszystkim właśnie z cudzego szczęścia i zniesienia tej pomocy. Trzecia część rozmowy za nami. Przechodzimy do Marty. Marta, powiedz, jak wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda dobrze. Ja siedzę sobie tutaj na Facebooku, prócz słuchania naszych wspaniałych gości dzisiejszych, przeglądam tego Facebooka i znalazłam komentarz Miłosza, który pisze, że modlitwa jest dla mnie nieustanną modlitwą do Jezusa, wznoszoną ku niebu do Boga Ojca. Post natomiast jest dla mnie zatrzymaniem się na chwilę i przebaczeniem, otworzeniem się na Bożą miłość. Jałmużna jest dla mnie podzieleniem się z chorymi i biednymi, przekazaniem im pieniążków na jedzenie, tym, którym nie mają co jeść. Tak, to jest prawda, to jest cecha królów, jeżeli już potrafimy się z kimś czymś dzielić. A jeszcze chciałabym wspomnieć o konkursie. Konkursie z okazji rozpoczęcia Wielkiego Postu. Do wygrania są kubki, koszulki, płyty, także zachęcam, a szczegóły dostępne są oczywiście na naszym fanpage'u. Komentujcie dalej, bo jeszcze raz tutaj do was przyjdę i przeczytam chociaż jeden komentarz do dzieła. My również was zachęcamy i cieszymy się, że Facebook zapełnia się waszymi odpowiedziami. Dokładnie, jednak teraz trochę odsuńmy się od Facebooka oraz naszej strefy z gośćmi i wysłuchamy fragmentu świadectwa, które wygłosi Dariusz Maleo Malejonek. Doznałem łaski, takiej prawdziwej łaski, że Bóg dotknął mojego serca. I tam, na tym koncercie, ja po raz pierwszy w życiu się modliłem, nie? I powiedziałem tak: Panie Boże, ja Ciebie nie znam. Jeżeli Ty jesteś tym Bogiem prawdziwym, to daj mi znać, nie? To życie naprawdę prowadzi nas do tego wielkiego happy endu, nie? Bo Jezus zmartwychwstał i z tym zmartwychwstałym duchem chce wchodzić do każdego człowieka. Tylko że wielu ludzi tego nie widzi, bo jest pogrążonych tylko w tym tu i teraz, nie? Że ja chcę mieć to, a jeżeli Bóg mi tego nie da, to ja się obrażam, nie? I widzę, że bez Boga to życie jest kompletnie bezsensowne. Nazywam się Darek Malejonek, wierzę w Boga. I znów wracamy do naszych gości. Dokładnie. Wcześniej rozmawialiśmy o poście, jałmużnie, ale także takim po prostu dawaniu szczęścia drugiemu człowiekowi. I teraz witamy ponownie znów w kolejny, tym samym już niestety ostatniej, bo czwartej strefie z dziewczynami. Są z nami Joanna oraz Natalia. Cześć dziewczyny. Hej. Tak, cześć ponownie. Słuchajcie, mamy dla was takie pytanie. Dlaczego, bo w sumie już omówiliśmy i post, i modlitwę, i jałmużnę. Dlaczego one trzy łączą się w jedną całość? Natalka. Myślę, że łączą się dlatego, że jakby w połączeniu one pozwalają nam na przeżycie tego pięknego czasu i przygotowanie się do tej radości, która nadejdzie zaraz po nim, a także do wyrobienia swoich nawyków, które możemy kontynuować już po zakończeniu postu. No właśnie, ale teraz nadszedł taki czas epidemii, kiedy to działanie Kościoła może być w pewien sposób ograniczone, tym samym nie ma rekolekcji, nie ma też na przykład wizyty księdza w domu. I w tym czasie, jak można przeżywać Wielki Post, nie tylko właśnie poprzez jałmużnę czy modlitwę, ale także tak w taki sposób katolicki, religijny. Jak możemy się modlić, gdzie, jak możemy sobie odbić właśnie tą obecność w Kościele w momencie, kiedy mamy w pewien sposób ograniczony dostęp, żeby tam się dostać, między innymi przez liczbę osób, czy zmniejszoną często ilość mszy. Joasia.
Jak często idziemy w jakieś miejsce i mamy na przykład chwilę, w której moglibyśmy posłuchać jakiejś muzyki, to możemy w tym czasie wziąć różaniec, modlić się jakąś inną modlitwą, która po prostu będzie nas przybliżała do Boga i właśnie będziemy w tym czasie przeżywać jakby te różne tajemnice, które właśnie są tak ważne w tym czasie Wielkiego Postu. I myślę, że właśnie każdą wolną chwilę, którą wykorzystalibyśmy w taki sposób, zmarnujemy ją na przykład na właśnie telewizję, oglądanie różnych seriali, możemy poświęcić dla drugiego człowieka, czy na słuchanie Pisma Świętego, czy potrzeb właśnie innych. Tak. I tymi słowami, dziewczęta, skończymy już naszą strefę, ostatnią strefę. Dziękujemy wam bardzo za to, że byłyście u nas, że byliście u nas. Pozdrówcie Mateusza i Zuzię. Dokładnie, jednak tej audycji możemy jeszcze wysłuchać na YouTubie. I teraz zapraszamy was, widzowie, do odsłuchania audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30, oczywiście w Radiu Maryja. A teraz czas podsumować Facebooka. Na podsumowanie przeczytam jeszcze tutaj parę słów od Estery, która pisze: jeśli chcemy mówić o nawróceniu, należy mówić o zwróceniu się od siebie do Boga i do drugiego człowieka. Naśladujmy postawę Jezusa, który przez 40 dni pościł na pustyni, ale także módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy mogli w tych postanowieniach wielkopostnych oczywiście wytrzymać. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą aktywność na Facebooku i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia tutaj na Westerplatte Młodych. Cześć! Na koniec mamy jeszcze dla was myśl świętego Jana Pawła II. A brzmi ona: człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Dlatego wykorzystajmy ten czas Wielkiego Postu, post modlitwy jałmużnę, żeby właśnie wyrzec się siebie i podążać do Pana Boga, przez Pana Boga, właśnie do środka, do siebie, do siebie samego. I tymi słowami kończymy dzisiejszy program Westerplatte Młodych. Zapraszamy za tydzień o tej samej godzinie. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Cześć!